mięsa. Wedle uznania dodawano rozmaite przyprawy. Wszystko to dokładnie ubijano. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na wernisażu wystawy Kawa czy Herbata pochodzącej ze zbiorów Muzeum Archeologicznego z Gdańska. Witam serdecznie Panią Kurator, Panią Dyrektor, Panią Beatę Cejnową. Witam serdecznie Pani Dyrektor. Dzień dobry. Razem z Panią Dyrektor przyjechała do nas Pani Agnieszka Ruda, Pani Kustosz, która jest tam z tyłu zaraz. Tak, tak, Kustosz Muzeum Archeologicznego z Gdańska. Witamy serdecznie Pani Agnieszko. Szanowni Państwo, przed chwilą obejrzeliśmy filmik, bardzo fajny uważam, wyprodukowany właśnie przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Natomiast my dzisiaj Państwu też serwujemy, skoro mówimy o czekoladzie, skoro ona jest taka smaczna, serwujemy dla Państwa ciepłą czekoladę raz z owocami dla wszystkich, którzy będą chcieli spróbować. Bardzo serdecznie zapraszamy. A nadmienię tylko, że tą fontannę czekoladową, którą mamy, zakupiliśmy w ramach projektu, który biblioteka realizuje, jest to biblioteka dla wszystkich. Więc fontanna z czekoladą też jest dla wszystkich. Także bardzo serdecznie zachęcam do spróbowania. Szanowni Państwo, dzisiejsze otwarcie wystawy, dzisiejszy wernisaż odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, ale tutaj jak gdyby o Europejskich Dniach Dziedzictwa opowie Janusz Janowski, który co roku koordynuje to działanie, także zapraszam do zabrania głosu. Szanowni Państwo, jest bardzo gorąco, więc postaram się w błyskawicznym skrócie. Od wielu lat Biblioteka Publiczna Buda bierze udział w akcji Europejskich Dni Dziedzictwa. Jest to akcja mająca na celu przybliżanie i promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Gdańsk właściwie od samego zarania nie dość, że leży w Europie, to jest centrum tej Europy poprzez udział w Związku Miast Hanseatyckich, czyli to, co działo się w Gdańsku, to działo się we współczesnej Europie, to działo się na świecie. Naprawdę jestem bardzo... Ja pozwolę sobie przerwać panu Januszowi, ponieważ przybył do nas pan starosta. Zapraszamy panie starosto. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Ja pozwolę sobie na wodę. Zapraszam. To, co działo się w Gdańsku, to było w Europie współczesnej. Ostatnie 1000 lat Europy mamy dzisiaj w Gołdacie, więc w ten sposób czcimy Europejskie Dni Dziedzictwa. Rozumiem, że zanim przekażemy mikrofon pani dyrektor, żeby oprowadziła nas po tej specjalnej wystawie. Bardzo serdecznie. Jest mi miło, że mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu dzisiaj z Państwem i chciałbym życzyć przede wszystkim miłego oglądania wystawy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za, przede wszystkim Panu Dyrektorowi i Panu Januszowi za zaproszenie tutaj do Budapii. Cieszymy się, że już kolejny raz jesteśmy od Państwa z naszymi wystawami. Jest to na razie trzecia wystawa, z którą jesteśmy u Państwa, ale też na koniec są plany na następny nasz przyjazd tutaj. Bardzo się cieszymy, że możemy u Państwa być i pokazać to, co mamy najlepszego. Dzisiaj przyjechaliśmy do Państwa z wystawą Kawa czy Herbata, archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku. Jest to wystawa, na której pokazujemy to, co pito w dawnym Gdańsku w oparciu o zabytki archeologiczne. Zabytki archeologiczne, jest ich 150, pozyskaliśmy w trakcie naszych badań archeologicznych na terenie Starego i Głównego Miasta Gdańska oraz Wyspy Spiszów. Jak Państwo tutaj zauważycie, pokażemy Państwu i opowiemy historię nie tylko o czekoladzie, która w Gdańsku pojawiła się w XVII wieku. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak trudno było ją przygotować w dawnych czasach, więc teraz dziękujemy Bogu, że idziemy do sklepu, kupujemy tabliczkę czekolady i możemy ją zjeść albo spróbować w takiej fantastycznej fontannie. Ale tutaj pokażemy Państwu, jak pito, co pito w dawnych czasach na terenie Gdańska i opowiemy to Państwu poprzez nasze zabytki.
Jest to historia, myślę, że ciekawa. Opowiemy o kawie, herbacie, czekoladzie, wodzie mineralnej, a także napojach wyskokowych, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, w dawnych czasach pito głównie piwo. W średniowieczu pili je wszyscy, dzieci i dorośli. Opowiemy Państwu również o korzennictwie gdańskim, o winie, piwie. Zaczynając, spróbuję Państwa tutaj oprowadzić. Coś mi ten mikrofon tutaj szwankuje. Albo nie umiem przez niego rozmawiać, to jest inna sprawa. Proszę Państwa, ja proszę, żeby Panie siedziały, to nam nie przeszkadza, a Państwo, mam nadzieję, że dojrzycie tutaj te rzeczy. Tutaj pokazujemy na wstępie, co w tym Gdańsku się działo, jak my to postulujemy. Badamy i badaliśmy różne miejsca na terenie Gdańska. Z każdego z nich pozyskujemy bardzo dużo materiału, głównie pochod z gliny, czyli wszelkich naczyń. Służyły one oczywiście do picia. Kolekcje naczyń jest naprawdę duża. Ona wchodzi w tysiące fragmentów, bo tak jak tu Państwo zauważycie, rzadko jakiś element jest w całości zachowany. Na tym polega archeologia, że my mamy właśnie fragmenty różnych naczyń. I tutaj w naszym muzeum myślę, że można mówić o 500 000 fragmentów ceramiki, aczkolwiek koleżanka musiałabym je poprawić i być może mamy ich nawet więcej. Większa ich część należy do fragmenty naczyń, z których przechowywano pito, podawano na stół różnego rodzaju napoje. Jak mówiliśmy, historię czekolady już Państwo poznaliście tutaj na tym filmiku. Tu jeszcze pokazujemy, mamy taką aplikację, pokazujemy jakie, skąd te różne magiczne rzeczy, które teraz są nam, nie są obce i pijemy je na co dzień, pochodzą. Także tak edukacyjnie kakao sprowadzano z różnych miejsc na terenie świata. Jawa i Sumatra, Afryka Zachodnia i Ameryka Środkowa, to mamy kakao. Jak Pan przełączy jeszcze na herbata. Herbata sprowadzona była do Gdańska i z Gdańska na tereny Polski z różnych również stron, z Azji, z Chin, z Ceylonu, z Indii. Podróżowała dwoma drogami albo drogą morską, tutaj opływając samą Afrykę, docierając na przykład do Amsterdamu i z Amsterdamu szlakiem Hanzy docierała do Gdańska i z Gdańska do innych miast Polski, albo przebywała również z Chin poprzez tutaj drogą lądową. Była to tak zwana herbata karawanowa, bardzo specyficzna, która karawana podróżowała niemalże 2 lata przez całą Azję, by dotrzeć do Europy. W tym czasie ta herbata fermentowała i ponoć miała zupełnie inny smak niż to, z czego jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj pokazujemy wino. Wino w Europie no, jest produkowane, a do Gdańska przybywało z różnych stron, oczywiście z Francji, aczkolwiek wtedy uważano, że wina francuskie to są takie gorszego gatunku. Właściwie trzeba je doprawić różnymi przeprawami, żeby dały się pić, ale przede wszystkim pito wodę, wino z terenów i Hiszpanii, Węgier i wina nadreńskie. No i oczywiście woda mineralna, fascynujący temat, teraz powszechny, ale kiedyś tą wodę sprowadzało się z terenów Czech i Niemiec, były specjalne takie miejsca kuracyjne, tak jak tutaj u Państwa. Woda pozyskiwana z dużej głębokości nadawała się do kąpieli, ale również do picia. Po XVIII wieku zaczęto ją butelkować i wysyłać do różnych miejsc w Europie. Pakowano je do butelek takich kamienkowych i wysyłano wszędzie od Nowego Jorku po Sankt Petersburg. Także
to takie podatki docierały też do nas. Tutaj kilka tych informacji podaliśmy. Zaproszę Państwa do pierwszej tabloty, żeby opowiedzieć o tym, co tutaj mamy. Jeśli mnie Państwo przeczcicie, to pokażmy Państwu, w czym idą herbatę. Początkowo wraz z herbatą przyjeżdżały do Gdańska również naczynia, w którym ją pito. Proszę zauważyć, że opowiadałam wcześniej, że w okresie średniowiecza pito tylko piwo. Piwo, rzadka woda, ponieważ woda była zanieczyszczona, więc pito tą wodę przetworzono, ale pito głównie napoje zimne. Jak pojawiła się herbata, było to trochę szokiem dla ludzi, ponieważ oni nie byli przyzwyczajeni do picia ciepłych napojów. Nie było w czym tego pić, bo jak Państwo zobaczycie, stosowano tylko naczynia gliniane, no, w których trudno byłoby napić się takiego luksusowego, luksusowy trunek jak herbata. Dlatego razem z herbatą przyjeżdżała porcelana dalekowschodnia. Cienkościenna, ekskluzywna, bardzo droga, delikatna, malowana. Tu macie Państwo kilka takich przykładów. Były to bardzo drogie towary. Przyjeżdżały one w ramach kompanii wschodnioazjatyckiej do Holandii i stamtąd drogą morską docierały do Gdańska, gdzie były sprzedawane za duże pieniądze. Tu macie Państwo kilka takich przykładów. Głównie docierały do nas czarki i podstawki. Taką gorącą herbatę też nie do końca na początku wiedziano jak pić, ponieważ czarki nie miały uszek, więc nalewano herbatę, no i co dalej? Nie wiedziano co z tym robić, więc z czarek przelewano herbatę do podstawek i dopiero stąd chłodną już herbatę, czy taką bardziej słodzoną, pito. Dopiero w późniejszych czasach w Europie zaczęto produkować naśladownictwa takiej porcelany chińskiej. No i oczywiście wprowadzono co uszko. Wtedy już można było swobodnie trzymać gorącą herbatę za uszko i ją konsumować. I tutaj pokazujemy Państwu różnego rodzaju już europejskie produkcje. Dziwne kształty filiżanek, magiczne kształty uszek, różnego rodzaju miejsca produkcji tej porcelany. Część z tej porcelany naśladuje porcelanę chińską, ale część już ma swoją własną wizualny charakter zdobienia. I tutaj mamy trochę porcelany zarówno wiśnieńskiej, jak i angielskiej, cienkościennej, jak i porcelanę taką pochodzącą z Niemiec, na przykład z Bawarii. Tutaj Państwu opowiadamy bardzo szeroko o piciu czekolady, ale mimo, że zrobiliśmy bardzo duży, głęboką kwerendę naszych zbiorów, czyli przejrzeliśmy, co mamy w naszych zbiorach za zabytki związane z czekoladą, proszę sobie wyobrazić, że mamy tylko jeden przykład taki naczynia związanego z czekoladą i są bardzo małe. Tutaj macie Państwo taką pokrywkę o tak zwanej czekolatiery, czyli takiego naczynia, w którym tą czekoladę wyrabiamy. I to jest wszystko. Pozostałe rzeczy, które tu Państwu opowiadamy, pokazujemy, związane są głównie z piciem tych wszystkich innych napojów, ale mam nadzieję, że pokażemy tu Państwu cały przekrój tych przedmiotów. Wiem, że naszych zwiedzających i Państwo pewnie tutaj też zauważycie, mamy tutaj dwie takie małe tareczki. Opowiadaliśmy Państwu, że ta głównie czekolada była wzbogacana różnymi rodzajami przypraw, cynamonem, wanilią i tak dalej. Cynamon, kardamon był na takich tarkach tarty i dorzucano wtedy do tych napojów tego rodzaju starte przyprawy. W wcześniejszych czasach, kiedy nie było napojów gorących, pito w naczyniach glinianych i naczyniach kajankowych. Pokazujemy różnego rodzaju kształty tych
wojskowych Niemiec z Waltenbergu, z Rarem, z Koroni, z Kreszem. One były już cienkościenne, z jednej strony polewane, miały różne kształty. Tutaj szczególnie polecamy takie naczynia, które się nazywają Yucca Vaccane. To są naczynia z twarzą ludzką, albo tutaj mamy Batman Krug, czyli z taką twarzą brodacza. Takie bardzo charakterystyczne. One w Gdańsku występują nawet w dużej ilości, ale w pozostałych miastach polskich są naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. Tutaj możemy się szczęśliwie poświęcić wodzie mineralnej. Opowiadałam Państwu, że przywożona była z różnych miejsc na terenie Niemiec i Czech. Sprowadzane były, importowane w takich glinianych butelkach. Na nim było opisane, z jakiego źródła ta woda we wnętrzu pochodzi. I tutaj możecie Państwo sobie zobaczyć, że jest źródło Nassau. Nassau. I tutaj jakieś inne, ale to też trzeba się wczytać. Przy sobie noszono często takie butle gliniane, w których sprowadzano, noszono wodę, jak również w takich małych flaszach z dwoma łukami, gdzie można jeszcze było taką flaszę przywiązać do jakiejś odzieży albo zamocować gdzieś na wozie i razem z tym iść. Bardzo mocno było rozwinięte w Gdańsku browarnictwo i gorzelnictwo. Jak mówiłam, pito głównie piwo. Trochę ono było inne niż to piwo, które znamy obecnie. Takie rozcieńczone było to piwo, dlatego pili go wszyscy. Dlatego też browarnictwo w średniowiecznych miastach było bardzo rozwinięte. Były wielkie cechy piwowarów. Tutaj, jak sobie Państwo poczytacie, w 1416 roku w Gdańsku było 376 osób zrzeszonych w cechu piwowarów. Był to bardzo duży cech, który właściwie trząsł całym miastem, no, bo wszyscy to piwo jednak pili. Bardzo dużo browarów było na terenie miasta. Czasem byli nielegalni browarnicy, niezrzeszeni. Też były różne z tym problemy. W późniejszych czasach, w czasach nowożytnych, w Gdańsku produkowano różnego rodzaju takie dziwne, wyszukane piwa, jak między innymi piwo jopajskie. Były one takie bardzo charakterystyczne, bardzo ciemnej barwy, bardzo gęste, takie przypominające bardziej syrop niż napój. W obecnych czasach odtworzono to piwo, jest ono bardzo drogie, ale gdzieś tam możecie Państwo spróbować jako taką ciekawostkę, jako takie inny smak piwa. Oczywiście mówię tu do osób 18+. Gorzelnictwo gdańskie, produkowano w Gdańsku bardzo dużo różnych dziwnych alkoholi, głównie likierów, łącznie z takim likierem ze złotymi płatkami, Goldwasser. To się nazywa, tutaj pokazujemy, ile pokazujemy przepis, receptę, ile tam różnych ziół trzeba było zastosować, żeby taki likier powstał. Na 8 litrów powstałego likieru trzeba było użyć 22 kg różnych przypraw. Więc proszę sobie uzmysłowić, jakie to było pracochłonne i kosztowne niestety. Gorzelnictwo w Gdańsku w pewnym momencie tak się rozpowszechniło, tam trzeba było bardzo dużo energii, więc opału i wody użyć. Więc pewne zimy mieszkańcy Gdańska wnosili do władz miejskich protesty, ponieważ nigdzie w okolicy nie było materiału opałowego, bo cały został użyty właśnie na gorzelnictwo, więc to już było naprawdę bardzo rozpowszechniane i rozwinięte. Do tych różnych napojów dziwnych stosowano różnego rodzaju opakowania, które były dedykowane tym napojom i tutaj właśnie pokazujemy niektóre butelki
takie charakterystyczne do tej Goldwasser Blacks i do takiego napoju Machander. To jest też taka wódka ziołowa, bardzo charakterystyczna, ale ona miała swoje typowe takie opakowania. Za dużo nie będziemy o tych alkoholach opowiadać, ale Państwo też musicie wiedzieć, że takie coś jest. Wino mówiłam przygotowywane, sprowadzane do Gdańska z różnych miejsc, głównie z Nadrenii i Półwyspu Pirenejskiego oraz Węgier. Tutaj za dużo nie ma co do opowiadania. Jeszcze tutaj pokażę Państwu różnego rodzaju kufle i dzbany do podawania piwa, do przechowywania piwa. Piwo i różnego rodzaju wina były przywożone już potem w butelkach szklanych. Część z nich miała tak zwane stemple na wierzchu, które pokazywały, z jakiego miasta tego rodzaju butelka przybywa. Tu mamy taką piękną kolekcję kielichów w stylu weneckim. Są to kielichy, które były sprowadzane z Wenecji. Jak Państwo wiecie, do Gdańska, z Gdańska do Wenecji, czy z Wenecji do Gdańska jest bardzo długa droga, więc też szklane przedmioty, delikatne, były bardzo kosztowne, bo musiały tą drogę przebyć. Tutaj pokazujemy tylko kilka różnych rodzajów szklanic. Te szklanice do piwa i wina były czasami bardzo specyficzne, bardzo duże. Czasami, tutaj tego nie pokazujemy, ale były w kształcie tak zwanych kulawek, czyli nie miały dna, nie można było ich postawić. Więc jak ktoś wręczał drugiej osobie taki toast powitalny w kieliszku, którego nie można odstawić, po prostu trzeba było wypić zawartość, żeby nie obrazić gościa, no i móc położyć kieliszek. Często takie duże kielichy były zamykane i tutaj mamy pokrywy w stylu weneckim. Tu jeszcze parę przykładów kamionek z Westerwaldu, pięknie zdobionych, dekorowanych różnego rodzajami takich aplikacji. No i oczywiście dzbany cynowe, które w Gdańsku były bardzo powszechne. Nie tylko serwowano w nich wino, przechowywano, ale również i pito. Tutaj takie charakterystyczne konek cynowa, która została zrobiona pod wpływem bardzo wysokiej temperatury. Ciekawostka. W okresie średniowiecza były też tego tak zwane naczynia do sakralizacji wina, związane już z taką funkcją kościelną. Były do tego, służyły do tego te tak zwane cynowe konwie. One w środku mają takie znaki, znaki sakralne i tutaj mamy ukrzyżowanie, albo mamy Baranka Bożego, czyli Agnus Dei. Wina, te trunki oczywiście wprowadzano w dużych beczkach, miały one od kilku do kilkuset litrów czasami. Z beczek napoje wydobywano za pomocą buków szkutowych. Skąd ta nazwa? Stąd, że na wierzchu, jak Państwo widzicie, są tak zwane kury. Jeśli one były zwrócone do patrzącego, to płyn delikatnie wypływał z wnętrza beczki. Jeżeli były skierowane do beczki, to po prostu zamór był zamknięty. I stąd powstała ta nazwa. Tu jeszcze pokazujemy kilka takich naczyń, szklanych, butelek. I mam nadzieję, aha, i tutaj za Państwem w okresie renesansu, taki XVI-XVII wiek, bardzo popularne były tak zwane martwe natury holenderskie. Na nich pokazywano różne naczynia również do picia i tutaj taki widoczek Państwu również udostępniamy. Na tych różnych tutaj tablicach zobaczycie Państwo podobne obrazki, więc bardzo polecam Państwu, żebyście poświęcili chwilę i poczytali sobie te informacje.
Katalog tej wystawy jest dostępny online, więc jeżeli Państwo chcecie go łatwo uzyskać, to tutaj po lewej stronie przy wyjściu jest kod QR, którym można wejść na stronę, gdzie wszystkie te przedmioty, które tutaj pokazujemy, wszystkie te historie, które są na tablicach, można poczytać w domu, zapoznać się i na pewno Państwo coś z tego wyciągniecie. Jak Państwo wiecie, przy powitaniu gości w Polsce jest taka tradycja, że wszyscy się pytają, kawa czy herbata? Serdecznie Państwa zapraszamy. Kawa czy herbata jest dla Państwa gotowa i czeka. Tak jak Pani Dyrektor mówiła i zapraszasz serdecznie na czekoladę, proszę ją docenić. Oglądaliście film, wiecie, jak trudno ją pozyskać, jak trudno ją przygotować, więc naprawdę cieszę się, że mamy fabryki, które robią to za nas. Ja serdecznie Państwu dziękuję, zapraszam do oglądania. Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania do mnie, no ja tu jeszcze wszystko jestem, koleżanka. Także jeśli Państwo macie jakieś pytania, coś Państwa zainteresowało, a o czymś nie opowiedziałam, to proszę się nie krępować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze tylko nadmienić, że ta wystawa jest bardzo bogata w materiały edukacyjne, które też jak gdyby mamy tutaj udostępnione przez muzeum. Są katalogi wystaw w różnych językach, natomiast też jest katalog w języku Braille'a całej wystawy wraz z eksponatami, więc zachęcamy do zapoznania się. W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie Pani Dyrektor podziękować w imieniu swoim Pana Starosty. Bardzo serdecznie dziękujemy za takie przedsięwzięcie, które jest możliwe w naszej bibliotece. Zapraszam Panią tutaj do nas, Pani Agnieszko, zapraszamy też Panią. Z mojej strony dziękujemy bardzo za przeprowadzenie i omówienie tej wystawy. I myślę, że naszych mieszkańców jednak zostawimy samych z tym pytaniem, kawa czy herbata, według własnego uznania, bo tak naprawdę jest to, co wolimy my, odpowiedzią na to pytanie. Dla każdego będzie pewnie inne. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję. A może woda mineralna? Dziękuję Pani Agnieszko. I ja myślę, że czekolada. Albo czekolada. Wspólne zdjęcie poproszę. Dziękujemy. Zachęcamy do zwiedzania i do częstowania się czekoladą. Też się udało brakło, że jest w tej stacji, żeby uruchomić.